Jeżeli chcecie kupić najtańsze coinsy przez PaySafe Card, zapraszam Was do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% coinsów więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk i witam Was w kolejnym takim pełnym meczu. Dzisiaj nie będzie składu Toty z tego względu, że Lam ma czerwoną kartkę, jak widzicie. No i nie mam jak kogo wstawić, dlatego muszę zagrać mecz innym składem, ale chciałbym Wam pokazać ten skład, który macie na ekranie, którym gra mi się naprawdę zajebiście. Innego słowa tutaj nie ma. Zajebiście mi się nim gra. 5 w obronie, 5-2-2-1, taka jest formacja. Na bramce Courtois, dalej w obronie Kościelny, Kompany i Mangala. Clichy z lewej strony, z prawej Walker. W środku pola Di Maria i Yaya Touré. Eden Hazard z lewej strony, pierwszy właściciel. No i Aguero z przodu i Sanchez z prawej strony. Tak wygląda ten skład, naprawdę bestie, jakich mało. No i pokażę Wam cały mecz tym składem. Turniej online, no a niech będzie turniej online. Zobaczymy, wejdziemy sobie w turniej online Pro Carnival Cup. Nie mam zawodników z Brazylii. Tarcza mistrzów po raz kolejny. No i mam nadzieję, że znajdzie nam jakiegoś przeciwnika. Naprawdę ten skład jest dobry, śmiga i nawet w niektórych momentach wydaje mi się, że lepszy niż ten skład z Toty, który jest. Ten skład z BPL. Naprawdę miazga. Wszyscy mają w obronie cień, w napadzie mają myśliwego, więc też dają radę. Zobaczymy, jakim składem dysponuje przeciwnik i co zaprezentuje nam dzisiaj. Miejmy nadzieję, że będzie jakiś ciekawy mecz. 81. Coca Senior z FC. I co tu mamy? Ligę hiszpańską, taką tanią, przystępą, ale z dobrymi graczami. Naprawdę Griezmann, Rodrigo i Vela z przodu dają radę. Obronę też ma taką spoko. Naprawdę widać, że budżetowo fajnie zrobiony skład. Takie mi się podobają najbardziej. No i przejdźmy do meczu, zobaczymy, co nam to da. Estadio Santiago Bernabeu, na które prawdopodobnie wybiorę się w tym roku. Jaram się jak dziecko w dżungli, cokolwiek. Sanchez! Ale dobra pierwsza akcja. Naprawdę tym składem, to był Sanchez czy Aguero, nie wiem, nawet nie patrzę. Właśnie to jest fajne, kiedy w składzie nie patrzycie, kto, jaki to jest gracz, po prostu gracie, tak? Faul karny. Nie ma karnego. Karny, no właśnie. Kiedy nie patrzycie na to, jaki to gracz. Po prostu robicie nim, co chcecie. I taka jest trójka Aguero, Hazard i Sanchez. Oni wszyscy są naprawdę na mega wysokim poziomie. I teraz Aguero, lewy górny róg. Oczywiście. Bum! Obronił, o kurde. Ale no, leciało. Gdyby, naprawdę, szkoda, że nie ma tak skonstruowanych karnych, że jeżeli wyczujecie to, to jest po prostu pewny karny, bo no takiego czegoś nie da się obronić, a teraz tego też się nie da. Ten sam trik i mamy 1-0, Aguero naprawił swój błąd. Zobaczcie, to jest ten trik nowy z tej FIFA. Pyk, strzał i to jest to 1-0. No i właśnie, no bo przecież jeżeli ktoś strzela w lewy górny róg, tak na maksa, no to nie ma opcji takiej, żeby bramkarz to obronił. Widziałem kiedyś Szczęsnego, tak, który właśnie taki podobny strzał obronił, a teraz poprzeczka, który podobny strzał obronił, ale to naprawdę, to nie było tak super w róg. No po prostu, tak jak nieraz Ronaldo strzela, bramkarze nieraz dobrze się rzucą, ale nie bronią tego, no bo się nie da tego obronić. A teraz Eden Hazard wrzuci i but! Aj! Niestety nie wyszło, ale dobra wrzuta. No i teraz tak, odbieramy piłkę, tam Di Maria, Di Maria może tak nie odbiera, ale Yaya Touré po prostu biega jak głupi w tym składzie. Jest ten skład drogi oczywiście, ale no za to się płaci, tak? Płaci się za jakość tego składu, która jest naprawdę, jakby nie patrzeć, spora. I teraz Aguero, nie był faulowany oczywiście, bo piłka była pierwsza. No i zobaczymy, co skonstruuje nasz przeciwnik. Clichy, Walker, po prostu Pace zabija. Zobaczymy, co tym razem, dośrodkowanie, ale Courtois łapie spokojnie, wyrzucimy do Sancheza, Sanchez poda do Aguero poda do góry, do które Yaya poda do Edena Hazarda, a Eden Hazard straci piłkę. No cóż, chciałem triki, w ogóle chciałbym więcej skillować, ale no, jak na przykład kumple do mnie przychodzą i gramy sobie taką meczyki, to skilluję jak głupi, bo no wiadomo, że gdzieś tam ten skill troszkę jest, ale jak tak online gram, to ludzie, kurde, jacyś lepsi są i nie da się skillować. Znaczy da się, no, widzicie, ale od razu odebrana piłka, jakby koleś przewidywał, gdzie ja biegnę, co jest strasznie słabe, bo nie da się przewidzieć, w którą stronę trik się zrobi. Oczywiście no, parę razy się da, ale jeżeli robię inny trik zawsze, no to ciężko. No i teraz Sanchez, dawaj, Aguero, na dół, dobre, jest Sanchez. Sanchez z daleka, nie, zobaczymy. Ruletka, pyk do środka, faulowany był. Jak? Przysięgam, był faulowany, no kurde, chyba że drugiego karnego sędzia nie chciał odwigi zdać, ale był faulowany po tym triku. No
i dobra, lecimy. Jaja Ture. Jak widzicie, czołg w środku, który został przepchnięty. Swoją drogą smacznego pączka. Mam nadzieję, że się nawpierdzielacie pączków, aż głupio będzie wam. W ogóle to jest święto tylko po to, żeby grubi mogli zjeść pączki. Nie, no śmieję się. Ja też zjem. Jestem grubasem, więc mogę. I powiem, że to jest tłusty czwartek. Mogę zjeść pączki. Yo. Tak jakby nie można było się nawpierdzielać w inne dni, no ale mniejsza o to. Okej. Nasza obrona siedzi głęboko, chociaż teraz ma dużo miejsca. Strzał z daleka, ale przecież Courtois to nie jest Neuer, może nie wpuści takich rzeczy. Na dół zagramy, do Sancheza przerzucimy. Da radę? Nie da radę. No, troszeczkę mocniej jakby to poszło. Może za Di Maria warto by było wstawić jakiegoś takiego tanka też, bo ten Di Maria ani z przodu się nie pokazuje za bardzo, ani w środku pola, nigdzie tak nie świeci, powiedzmy. Okej. Okay. Czemu podanie na Di Maria mi się zaznaczył pierwszym? Miało iść do Aguero. Czy tam, no do Aguero, bo Hazard u góry był. O, i Mangala, Kompany, to nie do przejścia obrony naprawdę. Koleś ten jeden strzał miał chyba z tak bardzo daleka. O, i zobaczcie, to na tą klepę. Aj, Di Maria. Zawodzi, dawaj. O, ale cofnął się po piłkę, odebrał. Bardzo fajnie. Lewa noga. Podanie piękne do Edena Hazarda. Eden Hazard. O, słupek, każdy głupek trafia w słupek. Jeju, szkoda. Carvajal tutaj pomógł w obronie. Di Maria komu wrzuci? Główka? Nie. Kompany odepchnął. Zagraj przed pole, a tu Clichy. Zagraj jeszcze raz przed pole. Eden Hazard! Ajajaj. Naprawdę, tym składem gram się. Nie przegrałem chyba spotkania tym składem. Jeszcze. Bo naprawdę miażdżą panowie z przodu. Taka trójka, kurde, w napadzie. Każdy mecz wygrany. Jakbym miał właśnie robić taki skład z BPL, na pewno by tam ta trójka się znalazła. Miażdżą po prostu, miażdżą. Chociaż wiadomo, Diego Costa może lepszy. Lepszy, czy ja wiem, od Aguero. No, bierz tą piłkę. Lol, nie było spalone, nie było nic? Okej, okay, Jaja Ture. Jak teraz? O, pierwszy faul, którego był, niby nie było. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. What the fuck, że tak powiem grzecznie. Zapytam. Nie powiem, tylko zapytam grzecznie. Okej. Okay. Dobra piła chciała iść. Dobra piła chciała iść. Okej. Okay. I teraz. Eden Hazard, wybiegaj. No to Edena Hazarda miało iść to. Kuźwa, jakby puścił, to Eden był na czystej pozycji. A dlaczego oni się tak zmieniają? EA, please. Ja się nie mogę już doczekać FIFA 16, mimo że wiem, że serwery tam nie będą działały na pewno. To bardziej niż pewne, nie? To jest bardziej pewne niż to, że po 31 grudnia będzie 2016, nie? To, że serwery jej będą ssały pałę. To jest pewne, naprawdę. Zapytacie, co jest pewne? Jedno, serwery jej będą leżały. A teraz piękne zagranie i Sanchez! Tak jest, 2-1. Piękne zagranie Aguero między nogami, nogami obrońcy przeciwnika, tak? Dobrze powiedziałem? Tak. No, ten obrońca też się zachował jak muł, ale Sanchez cofamy. Sanchez wykończył to i mamy 2-1. Tak jest. Profesjonalny komentarz teraz się załączył. Ups. Okej. Okay. Podanie do środka. Jeszcze jedna akcja przed końcem. A, i ruletka już wchodziła, ale dobry wślizg. Dobry wślizg. No nie, główka. Okej. Okay. Mój obrońca po prostu poleciał. Wybijamy pięknie. Okej. Okay. Jeszcze raz. I dobra, teraz. Lecisz Eden. Ależ piła do Edena Hazarda. A nie, no obrona szybka. A tam jeszcze kontuzja. Nie mówcie, że kontuzja. Kurde. Dobrze, że teraz tylko leczenie kontuzji takie tanie. I kończymy tą połowę. Nie straćmy bramki. Wszyscy stańmy w bramce. What the fuck, co tu się działo pod koniec? Koniec pierwszej połowy, wygrywamy 2-0, 6 strzałów, 6 celnych, 50% posiadania piłki, druga połowa. Let's go. W ogóle niektórzy z was teraz zaczynają ferie, niektórzy kończą. Przykro kończyć ferie, a fajnie zaczynać, nie? No ale wiecie, jak to jest. Dobra, jakie tu zmiany ma koleś? Coś tam wstawił. Vela dalej został. Aguero. No widzicie, nie da się skillować. Kurde, chciałbym, ale no nie wiem, dlaczego się nie da. No. Już teraz ludzie naprawdę tak bronią, że no nie idzie skillować. Jeszcze raz spróbujemy skilla jakiegoś użyć. Dlaczego? What the fuck? Dlaczego on tak daleko pobiegł? Przepraszam bardzo. Sweet. Piękność Lisiego. Dobra.
No, nie, miał być skulpter Eden Hazard. Proszę cię, wcisnąłem guzik. Co jest znowu? Kogo sfaulowałem? Gdzie sfaulowałem? Kto dostaje żółtą kartkę? Wow, okej, kościelny, żółta kartka. Brzydko, brzydko się zachowałeś. Okej, są. To może być groźne. Podejdę kroczek. O, sędzia zauważył. Jeszcze żółtą kartkę. No daj spokój, panie sędzio. Ale wyprowadziliśmy go z równowagi. No dobra, stanę tutaj. Nigdy tego nie robię, ale teraz to zrobię. A nie, będzie koleś, będzie na pewno. Czekajcie, zrobię tak. Przesuń się, bramkarz. Nie! Fuck! Co to się dzieje w tym murze? What the fuck? Co z tym murem zrobiłem? Nie wiem, masakra. Okej. Dobra, lecimy. 51. minuta, jeszcze jedną brameczkę trzeba wstawić. Ja, Ture, wygrasz główkę. Nie, nie wygrasz, bo się zagrałem do ciebie. Okej, teraz Aguero. No zobaczcie, jak on odbiera tą piłkę, no. O Boże. Nie da się przyskilować. Ja bym chciał naprawdę wrócić do skilowania, tak jak to Kamyk kiedyś skilował, ale no ciężko. No widzicie, jak to wszystko działa. Teraz, dobra. I teraz pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. No i dupa, no bo nie da się, no nie da się, no nie da się. Trzeba normalnie strzelać jakieś takie podania zwykłe, bo to inaczej nie idzie strzelić bramki. No teraz koleś przeciwko mnie przyskilował i dobrze mu to wyszło. O Boże. A powiedziałem, że nie można skilować, nie? A koleś mnie zjechał. Znaczy skupter jeden zrobił. Kurde, głupio robię, że daję mu strzelać, bo liczyłem na rage quit, a tu proszę. Już kontakt jest jakiś. Dobra. Sanchez. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Może dlatego, że kiedyś robiłem więcej skilli i bardziej mi to wychodziło. Znaczy lepiej wiedziałem, kiedy to użyć, a teraz ni hu hu. Dobra, kościelny. Uważaj, bo masz żółtą. Okej, okay, Yaya Touré. Sanchez. Yaya Touré. Ładne podanie. Sanchez. Tak dziwnie to zawinął strasznie. Myślałem, że trochę inaczej ułoży ciało do strzału. Ale spoko. Ale spoko. Oko, oko, oko. Okej. Okay. I guess. Okej. Okay. Góra. Dobrze. Pyk. Zagranie. O, fuck, za mocno. Pierwszy raz tak mocno zagrałem piłkę po przekątnej. No, damn it. Muszę się dostosować siłą do tego składu. No i co teraz zrobisz przeciwniku? Okej, zjechałeś mnie. Dobrze. Przyjmuję to na klatę. Na klatencję. Spalony, spalony. Wczoraj już widziałem, że jest spalony. Dobra. I teraz tak. Zagrajmy do Hazarda. Dlaczego ten Hazard tak podszedł? Co się tu dzieje? Hazard, miałeś nie. Hazard, coś mnie denerwujesz powoli. Dawaj, Clichy, dobrze. I dobrze. A, miałem od razu przyjąć tak za niego, jak widziałem, że bieg chciałem za niego. Szkoda. Okej. Pięknie. Cudownie. Ekstraśnie. Faul? Właśnie był, widziałem, panie sędzio. Jak wrócić do skillowania? Kurde. To jest pytanie. Może na PC-cie? Może dlatego, że na PC-cie kiedyś grałem i tak skillowałem. Bo grałem na PC-cie. Eden Hazard! Jakby w okienko weszło, to by było pięknie, ale nie weszło. Niestety. Szkoda. No. Lecimy, 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 lecimy z koksem. No panie, wybijaj pan, ile mogę stać, czekać, czekać, ile czekać będę ja. Halo? No, dziękuję. Dobra, jeszcze jedną bramę, nie, ludzie? Chcecie jeszcze jedną bramę, tak? Zgłosiliście się? Widziałem ciebie, ty blondasek. Daj spokój. Okej, okay, Clichy. Okej? Okay? Dobra. Dawaj, Eden. Do Hazarda. Aguero. Co jest? Faul? Okej, okay, nie chciałem, no ale dobra. Nie widziałem tam faulu, nie dostrzegłem. Wręcz. Dobra. Clichy. Yaya Touré. Aguero, wybiegałeś wcześniej, po co się zatrzymywałeś? No please, nie tak. Nie róbmy takich rzeczy sobie. Vela czy Clichy? Na razie Vela. A, moja. Ja wybijam piątkę. Okej, okay. Dawaj, Courtois. Pokaż coś. Ktoś. Dobrze. Sanchez. Pięknie. No i ni hu hu. Nie przejdę tej obrony. Ni hu hu. Ni hu hu.
No ale Clichy, znaczy on mojej też za bardzo nie da rady. No i zobaczcie, on wbiega w piłkę, mimo że ja robię jakiś trik, on wbiega w piłkę. No to jest przesrane. Dobrze. Dawaj teraz. O chuja, no zrobię trik, on wie, że ja zrobię ten trik. No to jest niepoważne jakieś. Oko, tego triku to ja nawet nie przewidziałem, powiem wam szczerze. Szczerze wam powiem tak z całego serca, że to nieprzewidziane było. Powinienem śpiewać? Tak, czy nie? W komentarzu napiszcie. Kamyk, powinieneś śpiewać. Idź do The Voice of Poland. Foul? Oh, please. To może być straszne w skutkach. Kto strzela? Isco. To nie tak źle. Jak Isco, to nie jest najgorzej. No, Courtois mnie uratował. Dzięki, Courtois. Masz pączka po meczu. Tuesday, czwartek. Okej, do góry. Może jakąś akcję w końcu bym skonstruował. Pokonstruowałem. Dobrze, że Kościelny nie dostał drugiej żółtej. Co to za zagranie? Courtois to złapie. Nie strzeliłem nic w drugiej połowie, nawet jakieś akcji porządnej nie skonstruowałem. No, ja pierdzielek, Hazard, ty załamujesz mnie w drugiej połowie, naprawdę. Załamka totalna, nie? Jeszcze niech strzeli, to będę się śmiał. Ha, ha, ha. Nie będę się śmiał, żartowałem. Nie śmiałbym się, gdybym stracił bramkę. Dawaj, Eden, pokaż coś. No, w końcu, jednego przeszedłeś. Drugiego. Nice, Eden. Nice. Trzeciego. Wypuść kolegę. Ojeju, to już ostatnia część tego była zła. Ostatnia część tego było złem. Oho. Czuję, że ta ostatnia akcja się nie rozejdzie po kościach. Tak też czułem. Takżem czuł. Dobrze! Kto to Walker? Pięknie. Góra. Jeszcze jedna akcja. Alexis Sanchez. Ładne zagranie. Jest Yaya Touré. Jest Eden Hazard. Eden Hazard, nie spierdziel mi tego. Eden Hazard. Dobrze. Brawo. Zagranie przy... O, pizdziec, Eden Hazard. Weźcie mi go. Ale wygrywamy 2-1. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i chyba na tyle. No, pokazałem wam ten skład. Grał mi się nim ok. No i tyle. Trzymajcie się. Nie. Fajnego dnia wam życzę. I żebyście nie wymiotowali pączkami. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Elo!